wiesz. Kochani, no premiera filmu Boys Extra Klasa to jest taki jakby... Nie wiem jak to powiedzieć, to jest... No, potrzeba chwili. Tak, jest taki nie to humor sytuacyjny, chodzi o to, że coś zaiskrzyło, chciałem zrobić płytę DVD z teledyskami, wyszedł z tego film, no zobaczymy jak to będzie. No, nad tym właśnie filmem. To może pierwsze pytanie, jak długo pracowałeś z Marcinem przy filmie Boys Extra Klasa? W zasadzie zaczęliśmy zbierać materiał właśnie podczas koncertu w Białymstoku, który się nazywał właśnie Extra Klasa. Czyli to jest w zasadzie już ponad pół roku zbieramy materiał. No właśnie, z tego co wiem, to była wielka podróż przez Polskę. Klasa koncertowa Marcina, program telewizji Polotwin Disco Star. Byłeś po prostu wszędzie, na planach programów, byłeś na koncertach. I to dzisiaj wszystko zobaczymy wspólnie w tym filmie, tak? Dokładnie tak. No. W ogóle jakby film też w ogóle powstał na zasadzie, że najpierw miał być DVD koncertowe, ale później tego materiału zostało zrobione tak dużo, że tutaj z Marcinem, wspólnie z Marcinem stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu film dokumentalny. No i za moment zobaczymy, moi drodzy, Boys Extra Klasa. Marcin, ja widziałem dzisiaj na pewnym portalu internetowym informacji, że trochę się stresuje przed premierą. Czy to prawda? Krótko i treściwie, czy dzisiaj zobaczymy, Marcin, nagą prawdę o zespole Boys? Tak. Prawdę nie, ale nagą może tak. No właśnie, kochani, w ogóle dziękujemy, że tu jesteście. Ja wiem, że liczy biletu to my rozdaliśmy, ale to fajnie, bo to też dobrze oświadczy, że chcieliście ten bilet wziąć. A tak zupełnie serio, to tak jak to Marcin powiedział, po prostu on od roku jeździł z nami z kamerą. Pewne rzeczy, znaczy tego materiału było bardzo dużo, ponad 3 godziny. Większość materiału nie nadawała się do dystrybucji z wiadomych względów i przyczyn, które można zobaczyć na przykład po godzinie 23. Mam nadzieję, że Marcin też taki zrobi materiał i będzie znowu kolejna premiera, na przykład Boys, Naga Extra Klasa, coś w tym rodzaju. A teraz bardzo dziękuję za to jeszcze raz w imieniu całego zespołu, wszystkich sponsorów, którzy tutaj również są z nami i wszystkich tych gości zaproszonych. Marcinie, dziękuję Ci bardzo, że zechciałeś z nami pracować. Mam nadzieję, że to nie jest koniec naszej współpracy. Moi drodzy, to teraz co? Może startujemy z filmem, bo to jest najważniejsze. Za chwileczkę specjalnie dla Was seans, czyli premiera filmu Boys Extra Klasa. Mam nadzieję, że będzie ekstra po seansie. Mamy niespodzianki na zewnątrz, ale o tym oczywiście powiemy później. Tak jest? Dokładnie tak. Miłego seansu! Dziękuję bardzo. Serdecznie w Wiki for Disco TV. U mojego boku jest Marcin Miller. Jesteśmy właśnie po premierze jego filmu Extra Klasy. Powiedz mi, Marcinie, jak emocje, jak się czujesz? No już po, czyli po premierze, tak więc wszystko ze mnie zaszło. Na pewno drinka jeszcze tutaj nie wypiję, bo jeszcze mam troszeczkę obowiązków, sponsorzy, wywiady, zdjęcia i tak dalej. Ale jak pojadę do domu, na pewno będę świętował.
a mam teraz wolne aż 10 dni, tak więc przynajmniej z 8 to będę dobrze imprezował. A jest co oblewać. Były chwile wzruszenia, ale były też chwile uśmiechu. Sala reagowała. No właśnie, wyjęłaś mi to z ust, jakkolwiek to zabrzmiało. Nie, no właśnie fajne jest to, że reżyser kładł nacisk na pewne właśnie reakcje publiczności i ku temu były niektóre sceny. No i właśnie ludzie akurat reagowali wtedy, kiedy było to widać i było to akurat to zamierzone, tak więc efekt został osiągnięty. No cieszy nas bardzo, że w ciągu tej godziny ludzie się fajnie bawili. No i mogę tylko powiedzieć, że znowu jesteśmy numer jeden, ponieważ zespół Boys po prostu zrobił film dokumentalny o sobie, tak więc teraz czekamy, kto będzie nas małpował. No. Na pewno nikt nie będzie małpował, a uwierz mi, że wiele osób no będzie może chciało obejrzeć. Może źle powiedziałem. Zawsze staramy się być jakby wzorem dla innych, tak więc jeżeli ktoś będzie z nas zbrał przykład, dziękujemy bardzo, róbcie tak dalej, tylko mówcie, że to właśnie my jesteśmy waszym przykładem. Otóż to. Jeszcze chciałabym, żebyś zachęcił wszystkich fordiskomaniaków do obejrzenia twojego filmu. Kochani fordiskomaniacy, oglądajcie Boys Ekstra Klasa, warto, pośmiejecie się, nie wiem, będziecie się bać, ale na koniec będziecie naprawdę fajnie się bawić. Otóż to zapraszamy bardzo serdecznie.